Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnych Smoczych Opowieściach. Dzisiaj z racji, że takie wyliczanki są dosyć popularnym formatem, często stosowanym, postanowiłem też zrobić taką ogólną wyliczankę, troszeczkę bazującą na niektórych filmach, które już zrobiłem, ponieważ dzisiaj chciałbym tak skupić się na sytuacjach, które ogólnie w czasach szkolnych mi się nie podobały i które są związane z wszelkimi działaniami ze strony szkoły i które były dostrzegalne przynajmniej w dwóch na trzech szkołach, nie, do których chodziłem. Bo przypomnę wam, że osobno miałem podstawówkę, osobno miałem gimnazjum i potem liceum, tak? One się znajdowały stosunkowo blisko siebie, ale jednak to były zupełnie inne szkoły. Więc piszcie oczywiście w komentarzach, czy to, co wam mówię, bo oczywiście mówię o tym z perspektywy wielu lat, tak? W kontekście takiego okresu od 1999 do 2012, także to troszeczkę czasu jest, tak? No i piszcie, czy u was są takie podobne sytuacje. Pierwsza sytuacja, o której chciałem wam powiedzieć, to ewidentnie za mało czasu i za dużo rzeczy, które w tym czasie mają być opanowane. Wydaje mi się, że to jest taki problem, który się przewija bardzo często. Ostatnio oglądałem filmik o takim pierwszym w ogóle zamachu bombowym w Polsce, który miał miejsce jeszcze chyba przed II wojną światową, a może lekko po. No nieważne. W każdym razie już wtedy po tym incydencie była swojego rodzaju debata publiczna, ten system, ten materiał, który jest przyswajany przez uczniów, może zostać przez nich w pełni przyswojony w tak krótkim okresie, jaki jest im na to dany. No i w sumie głosy były takie, że raczej nie. I to może doprowadzić do frustracji. Ja ze swoich czasów szkolnych doskonale pamiętam, że było dokładnie tak samo. Było bardzo dużo materiału. Głównie mogę tutaj bazować na przykład na historii, która, powiedzmy tak, nawet ten okres PRL-u nie był tak zbyt dobrze przerobiony. Nie przypominam sobie... Znaczy dobra, mieliśmy te różne wydarzenia, tak? Na przykład wydarzenia poznańskie, ale potem już była taka pustka i chyba nawet tej samej transformacji ustrojowej nie przerabialiśmy. To znaczy była to data, której mieliśmy się nauczyć. Było to coś, co mieliśmy podpisać na egzaminie, ale ostatecznie niewiele było o tym mówione. O historii współczesnej już nawet nie mówię, bo to tym bardziej nie było poruszane. Ale historia niestety nie stanowiła jedynego takiego przypadku, bo i na matematyce bardzo wiele rzeczy, które mogliśmy przerobić, które właściwie były poniekąd konieczne, nie było przerobionych tak powiedzmy dogłębnie, żeby każdy to zrozumiał. Na języku polskim wiele lektur po prostu musieliśmy odrzucić. A to też było dosyć wkurzające, bo w liceum byliśmy klasą maturalną i byliśmy też klasą o rozszerzonym języku polskim, więc wydaje mi się, że na rozszerzonym polskim nie powinno dochodzić do odrzucania pewnych lektur, zwłaszcza, że jeszcze masz dodatkowe, których inne klasy o polskim nierozszerzonym nie mają, tak? Więc był przesyt, był naprawdę duży przesyt tych wszystkich rzeczy. Nie dało się tego przerobić. Ja już wspominałem o tym w kontekście gimnazjum, że tak naprawdę w gimnazjum mieliśmy taką babkę od biologii, która już na samym starcie mówiła, że ona nas wszystkiego nie nauczy. No i z jednej strony można stwierdzić, że plus za szczerość, z drugiej strony można tak stwierdzić, że nie nastraja to zbyt optymistycznie, nie? I z tego, co czytam o współczesnej sytuacji, też
też jest to dosyć tragiczne. Jeszcze z tym się oczywiście wiąże sytuacja samych nauczycieli, których brakuje ewidentnie, no ale przy takich zarobkach to się naprawdę nie dziwię. Druga sprawa, która była przeze mnie postrzegana bardzo negatywnie, to takie podejście niektórych nauczycieli, aby odbębnić swoje i zakończyć lekcje. Niestety, ale było parę takich sytuacji, choćby matematyka w liceum, gdzie to były takie zajęcia w stylu, no musimy to przerobić, przerabiamy i idziemy dalej i nie obchodzi nas, czy ktokolwiek to rozumie, czy nie. Oczywiście każda szkoła miała jakieś tam zajęcia wyrównawcze, na które można było uczęszczać, ale no przez to, że na przykład miałem duże trudności z matematyką w liceum, a jednocześnie przy chodzeniu na korepetycje do mojej sąsiadki potrafiłem to pojąć w godzinę, to mogę stwierdzić, że nie było ze mną znowuż tak źle i to chyba jednak wina nauczycielki. No bo jeżeli byłem w stanie to tak zrozumieć bezproblemowo, tak, to znaczy, że lekcja musiała mieć jakieś takie elementy, które nie do końca mi pasowały, bądź no, które po prostu wpływały na to, że ta nauka nie była zbyt dobra. Byli jacyś tam nauczyciele z pasją, oczywiście, ale nawet oni w pewnych sytuacjach no, musieli, tak jak wspomniałem przy poprzednim punkcie, trochę się spiąć i zrobić wszystko na szybkiego. Ale rzeczywiście byli tacy nauczyciele, którym w sumie to nie zależało, czy ty się tego nauczysz, czy nie. Tylko to jest dla nich taka wiecie, taka typowa praca, że to jest coś jak, nie wiem, jak roznoszenie ulotek, nie musisz przy tym myśleć. Masz tam pracę od 10 do 18 i koniec. I idziesz do domu. A to niestety bez takiej empatii, zaangażowania, no nie za dobrze. Nie tylko nie za dobrze to wygląda, ale też nie za dobrze działa to w praktyce, tak? Więc to jest ten drugi zarzut, który mam. Trzeci natomiast to zbyt duży subiektywizm. I tutaj chciałbym to wyjaśnić, bo oczywiście nauczyciel jako osoba zawsze będzie miał jakieś zdanie na dany temat. Oczywiście nikt mu nie zabrania tego zdania mieć. Natomiast są takie sytuacje, które po pierwsze albo no, nie wchodzą w zakres zajęć. Tutaj głównie bym mógł powiedzieć właśnie o studiach, jakichś tam dziwacznych wykładowcach, którzy swoją własną opinię na przykład na tematy religijno-polityczne przedstawiają, mimo że nasze zajęcia w ogóle nie są z tym związane. Ale jednocześnie czasami ten subiektywizm właśnie może zdominować. Podam wam taki przykład. Otóż mieliśmy w podstawówce taką trochę nawiedzoną wychowawczynię, która straszyła nas, powiedzmy, jakąś tam karą Bożą, coś w tym rodzaju, nie? Coś takiego, że no jeżeli teraz tutaj stoisz i nie powiesz prawdy przed całą klasą, to z ręką na sercu, to umrzesz. Naprawdę, były takie sytuacje. Nie mam pojęcia, czy coś takiego jest możliwe w dzisiejszych czasach, ale było coś takiego. No i wiecie, to, że ona tam miała fioła na punkcie tam swojej religii, to jest jej sprawa i nie powinno to nikogo interesować. Podobnie było na przykład z babką od religii, ale religia to jest osobna kwestia, którą już poruszyłem, która stwierdziła, że ludzie dawniej przy nisko rozwiniętej medycynie, co nie, żyli po kilkaset lat. Tak nam próbowała wmówić. I jeszcze coś, jeszcze był taki przykład. Ogólnie ja dobrze wspominam swojego historyka z liceum, bo całkiem sporo rzeczy udało mu się przekazać, ale zawsze mnie śmieszyła ta jego taka wiara w to, że albo ktoś jako postać historyczna jest zdrajcą, albo jest patriotą. Tak było. Na przykład on bardzo dużo zarzucał Wisławie Szymborskiej, w ogóle nie analizując jej wierszy,
i podejrzewam, że nawet nie wiedząc, o czym są te wiersze, gadał, że to jest, o, że to jest Czerwona Wiesia, bo ona coś tam dla komunistów pisała i dobrze. No, tak samo było z Miłoszem, co nie? I okej, ja tutaj nie chcę z tym polemizować. Natomiast jest to dosyć śmieszne w sytuacji, kiedy ta sama osoba jada się Jackiem Kaczmarskim, że to jest w ogóle wielki Polak, wielki artysta, nie dostrzegając tego, bądź nie wiem, nie chcąc tego dostrzec, że no, był on jednak alkoholikiem znęcającym się nad własną żoną, tak? Więc jest pewna niekonsekwencja tego, tak? I ja tutaj nie chcę uwłaczać Kaczmarskiemu, bo tutaj mówimy o jego życiu prywatnym, a nie o twórczości. No ale jeżeli ktoś tak podchodzi, no to powinien tak podchodzić do każdej osoby, a nie wybierać sobie. Także w pewnym sensie ten subiektywizm był dostrzegalny. Nawet właśnie a propos podstawówki, to była taka sytuacja, to wam już mówiłem chyba z dwa razy, że nie można było mieć żadnych gadżetów z Pokemonami, przecież Pokemony to zło, nie? Coś takiego. No to takie kompletnie porąbani ludzie, jak na dzisiejsze standardy, i mam nadzieję, że no, coś takiego dzisiaj nie miałoby miejsca, ale podejrzewam, że jestem zbyt optymistycznie nastawiony. Czwarta, przedostatnia rzecz to zero reakcji na przemoc. Tutaj wykluczam absolutnie liceum. W moim liceum były jakieś tam incydenty, ale one głównie polegały na tym, że na przykład ktoś, kto nie był uczniem, wszedł na teren szkoły. To chyba dwa razy się zdarzyło. I dobrze. Tylko że to jest zupełnie inna kwestia. W liceum u mnie tam było dużo ogarniętych ludzi, którzy no, mieli trochę oleju w głowie i tam no, nie było ogólnie takich sytuacji, tak mi się wydaje przynajmniej. Raczej była taka dosyć serdeczna atmosfera. No ale w podstawówce gimnazjum był ten problem. Był ten problem, że nie wiem jak tam było w gimnazjum też było to odczuwalne. Ogólnie chodziło o to, że zarówno w podstawówce, jak i w gimnazjum dyrektorka, bo w podstawówce była dyrektorka i dyrektor z gimnazjum, mieli tak po części to kompletnie w dupie. Czy ktoś kogoś bije, czy go wyzywa, no nieważne. Ja sam miałem taki incydent, o którym wam może kiedyś opowiem. No, wyglądało to w ten sposób, że w pewnym momencie już musiałem iść z moją matką po prostu na komisariat policji, żeby coś zrobili z tym, tak? Była taka sytuacja, że stwierdzono, przynajmniej moja dyrektorka w podstawówce stwierdziła, bo moja matka też tam do niej raz poszła, że no ale co ja mogę z tym zrobić? I teraz skumajcie, że ta dyrektorka bardzo długo była dyrektorką, bo 23 lata na pewno, ale podejrzewam, że dłużej, bo ja tutaj liczę ten okres od 99 do teraz, a ona już wtedy, jeszcze wcześniej była dyrektorką, tak? I powiedzmy, że no tak około 30 lat, nie? Przez te 30 lat ta dyrektorka sobie tam siedziała i znaczy nie wiem, może coś się jej tam zmieniło, ale ja mówię w swoim kontekście, że ona tak zadała jakieś głupie pytanie w stylu, no ale co ja mogę z tym zrobić? No nie wiem, no jesteś dyrektorką, wydaje mi się, że dyrektor, znaczy wydaje mi się, takie są przepisy oświatowe, że dyrektor powinien się tym zająć. Tymczasem u mnie zarówno w gimnazjum, jak i w podstawówce było takie podejście, że jak ktoś jest już takim kompletnym głąbem, który się znęca nad innymi, no to dobrze byłoby go już po prostu na siłę przepchnąć. I to też jest dosyć krzywdzące, bo co z osobami, które za przeproszeniem zapierdalają na swoje oceny, żeby mieć wysokie. A tutaj taki tłuk sobie przyjdzie i gwarantuje się mu przynajmniej dwa, nie? Żeby go tylko przepchnąć. Oczywiście duża część tych osób siedziała już dwa lata, ale pamiętam, że nie, że w więzieniu, tylko po prostu powtarzała klasę przynajmniej dwa razy. I nigdy się chyba w podstawówce nie zdarzyło, żeby ktoś powtarzał klasę trzy razy. Zazwyczaj jak dwa razy ktoś nie zdał, to już go przepuszczali dalej, albo co lepsze, organizowali mu indywidualne zajęcia.
co częściowo rozwiązywało problem, ale z drugiej strony było trochę wartościujące, bo to było troszeczkę tak, jakby to była osoba, wiecie, szczególnie uzdolniona, albo z jakąś tam, z jakimś deficytem, który trzeba podkreślić, nie? Tylko, że no to nie były osoby z jakimś autyzmem, nie wiem, z zespołem Downa, z jakimiś tam przypadłościami charakterystycznymi dla inwalidów, tylko to po prostu były osoby, które wyżywały się na innych. I po części muszę przyznać, że pewnie trochę bym im teraz współczuł, bo to się też nie bierze z niczego. Podejrzewam, że skądś takie zachowanie musi się brać, tak? No ale szkoła nic nie robiła z tym. Moja wychowawczyni, nie ta, o której wam mówiłem, bo w podstawówce mieliśmy właśnie te od ręki na sercu, to ona tam miała nas jako klasę od pierwszej do trzeciej klasy i potem od czwartej do szóstej była inna i ona na przykład uważała, że dobrym sposobem, jak ktoś na przykład się nad tobą znęca, jest to, żeby przy całej klasie wypierdolić mu gonga na ryj. To nie działa, bo po pierwsze to zachęca do tego, żeby jakiś taki publiczny lincz zrobić. I tutaj w klasie spoko, jesteś bezpieczny, ale jak wyjdziesz, to już nie będziesz bezpieczny. I tam szkoła ma na ciebie kompletnie wywalone. To jest problem moim zdaniem. To jest duży problem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jest strasznie dużo takich przypadków samobójstw wśród młodych ludzi. I wydaje mi się, że to... No to też nie jest tak, że o, wezmę i sobie umrę. No nie, to jest cały skomplikowany proces, który po części no, wynika właśnie z tego, więc... Więc to jest mega słabe. A, no i ten standardowy tekst, na pewno go kiedyś słyszeliście. Nieważne, kto zaczął. Tak, czyli... Takie zrównywanie ofiary ze sprawcą przemocy, czyli nieważne kto zaczął, macie się przeprosić, prawda, obydwoje dostaniecie uwagi, no bo wiecie, niemożność obronienia się jest czymś złym i musisz za to dostać uwagę. Także to jest coś, co niestety było plagą w mojej szkole, w moich szkołach w tamtym okresie. Głównie no, trzeba to przypisać faktowi, że jednak w takich podstawówkach są naprawdę różne osoby, a potem już jak na przykład idziesz do szkoły średniej, to są osoby, które trochę bardziej wiedzą, czego chcą. A jak nie wiedzą, to przynajmniej no jakoś się musiały dostać do tych szkół. O, powiem tak, bo tamte osoby na pewno by się tam nie podostawały. Ostatnia rzecz, którą chciałem wam powiedzieć i która osobiście mnie wkurza, którą pamiętam jako taką bardzo negatywną, to mała liczba interesujących kółek. Tak, kółka z reguły są fajną taką alternatywą dla osób, które coś tam chcą rozwijać, chcą sobie trochę podwyższyć ocenę. No oczywiście zakładając, że nie idziesz na to kółko, tylko żeby podwyższyć sobie ocenę, ale żeby coś z tego wynieść. Było bardzo dużo kółek teatralnych i spoko, bardzo fajnie brało się w tym udział. No ale niestety duża część kółek po prostu nie wypaliła. To nie jest po części wina nauczycieli, ale no, mieliśmy na przykład kółko filmowe. To tylko ja i dwóch kolegów z liceum tam chodziliśmy. Zajęcia się skończyły po jednym czy tam dwóch zajęciach, więc no, nie potrwało to długo. Było jakieś tam kółko. Jakie tam. Było jakieś kółko informatyczne, na którym byłem raz. Tam chyba. To było w podstawówce i ja najprawdopodobniej chyba czekałem, aż moi rodzice po mnie przyjadą, bo tam byliśmy jakoś umówieni. No w każdym razie zostałem tam. I to kółko liczyło dwie osoby i polegało mniej więcej na tym, że grało się w Hugo albo w Easy Towera. Więc, jeszcze jedna rzecz. Było takie kółko właśnie stworzone przez mojego historyka z liceum i polegało to na tym, że no to było kółko historyczne i ogólnie naszym zadaniem było zrobienie jakiejś ciekawej prezentacji na wybrany przez nas temat. Fajne, tylko nauczyciel stwierdził, że no... Pewnie ktoś tam z zewnątrz przyjdzie. Tak byliśmy podjarani, no bo jak z zewnątrz ktoś przyjdzie tak
po prostu do szkoły. No, ale się okazało, że no, to jest taka, wiecie, to jest taka możliwość, jakbym w tej chwili na przykład powiedział, że robię imprezę. Robię imprezę 1 sierpnia, wpadajcie. Ale powiedziałbym to sam do siebie, więc prawdopodobnie nikt by nie przyszedł. I tak też było w tym przypadku, że szanse na to były zerowe, bo nikt tego nie promował. I to kółko też tam chyba podziałało przez jedne czy dwa zajęcia. Także reasumując, no albo nie było ciekawych kółek, albo były, tylko albo szybko się kończyły, albo były ciekawe tylko z założeń, a w praktyce to było granie na kompie. No i to jest taka piątka rzeczy, które są bardzo negatywne i które właśnie dostrzegłem przez te wszystkie lata, kiedy chodziłem do szkoły. Piszcie, jak wy się na to zapatrujecie. Czy któryś z tych punktów zgadza się z tym, co jest u was w szkole, albo co było, bo oczywiście nie wszyscy z was chodzą aktualnie do szkoły, tak? Więc może w następnym odcinku będzie podobna lista, ale w oparciu o studia. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam, no i oczywiście do następnego.